Siemanko, witam wszystkich serdecznie w sezonie 2019. Z tej strony Pichu, Pich Carp Fishing. Słuchajcie, mamy 17 kwietnia, a ja wybieram się na uroczysko karpiowe. Wybór padł na stanowisko numer 11, także tam sobie spędzę dwie doby. To chyba tyle na wstępie, nie będę przedłużał. Wrzucam cały ten majdan do samochodu i widzimy się za kilka sekund. Hej! No i jest godzina 13:20, ja już dojechałem na uroczysko, jestem już na stanowisku, jak wcześniej wspomniałem, 11. Zabieram się za rozkładanie tego wszystkiego. Trochę wieje tutaj od wody w twarz, można powiedzieć. No co, biorę się za rozkładanie, bo trochę na pewno zejdzie. Widzimy się może przy zestawach i przy lanecie. Trzymajcie się. No dobra, jestem już rozłożony, wędki rozłożone, żyłki poprzeciągane przez przelotki, ciężarki założone, cały biwak już stoi. Generalnie tak, będę łowił na 3 kije i standardowo jak łowię na 3 kije, to zazwyczaj mam 3 smaki. Generalnie nie wiem jak ryby żerują, byłem tam się pytać stanowisko, dwa stanowiska w sumie dalej, chłopaki mówią, że przez cały dzień u nich jest cisza, w nocy są jakieś brania, generalnie jeszcze słabo, więc zastosuję tutaj teraz przynęty. Generalnie kulki to są 18 podbite 12 i jeden zestaw będzie po prostu sam pop-up 18. Zobaczymy jak będą żerować ryby. Jeżeli ryby będą po prostu żerować, to bez problemu będą chciały takie przynęty pobierać, to będzie dobrze. Jeżeli będzie cisza, nic się nie będzie działo, to troszeczkę zmienię te przynęty, zmniejszę je, a jeżeli będą brały same małe ryby, to kaliber się zwiększy, także zobaczymy. A więc tak, plecionka w otulinie do tej śrucinki, od śrucinki jest otulina ściągnięta, hak to jest szóstka Gardnera Mugga, 18 podbita 12, to jest nowość na ten sezon, na sezon 2019, jest to ananas. Kto był na targach rybomanii, mógł powąchać tą nutę zapachową, według mnie jest bardzo, bardzo atrakcyjna, ładnie pachnie. Także to jest zestaw numer 1. Jeśli chodzi o zanętę, to pójdą kulki ananas 18, pokroję je trochę na połówki, żeby te kulki były troszkę drobniejsze. Do tego wrzucam pelet 18 mm, również ananas. I to wszystko troszkę zaleję liquidem. Generalnie nie będę sypał dużo, wiadomo, jest wiosna. Taktyka będzie po prostu, można powiedzieć, dostosowana do warunków. Także jeżeli ryby będą pobierać, to będę dosypywał tej zanęty więcej. Kolejnym zestawem, który wygląda praktycznie tak samo,
jest squid. Tutaj jest troszeczkę dłuższy włos niż na poprzednim zestawie. Kuleczka też jest tonąca, 18 squidowa plus 12 pop-up squid. Hak jest ten sam, również 6. Plecionka jest to miękka z Prologica. I tyle. Trzeci, a jeszcze zanęta. Zanęta, tutaj będą kulki pokrojone również squidowe. Do tego będzie leciał pelet 18 mm, kałamarnica, ośmiornica. I to wszystko będzie też lekko zalane bosterem squidowym. Tak samo, niedużo zanęty. I trzeci zestaw. To też jest plecionka w otulinie. Śrucinka, od śrucinki otulina ściągnięta, żeby był przegub. Haczyk też Gardnera. I w tym przypadku sam pop-up. I jest to Candy. Na Candy tutaj łowiłem na uroczysku w tamtym sezonie, także sprawdzał się. Myślę, że w tym sezonie również się sprawdzi. I tutaj będą same kulki Candy, 18 pokrojone, i będą zalane bosterem Candy. Także taka jest taktyka. Ja zaraz szybko sobie zrobię tą zanętę, może pokażę, jak już ją zrobię, żeby nie tracić niepotrzebnie czasu. I zabiorę się za wywózkę. Ze stanowiska 11 jeszcze nie łowiłem, ale rozłożę sobie te zestawy w różnych odległościach. Generalnie myślę jeden zestaw wywiązać gdzieś na 220 metrów. Zobaczymy, co tam się będzie na dnie, co się na dnie pokaże. Domyślam się, że będzie tam gdzieś głębokość 1,5 metra i na mułek na dnie. Ale mogę się mylić. Wszystko zobaczę, jak wypłynę. Drugi zestaw może gdzieś położę na 150 metrach. I trzeci na 100-120. No zobaczymy, co pokaże dno. Taki mam plan, bo nie wiem, gdzie te ryby w tym momencie są, gdzie się znajdują, gdzie żerują. Także zobaczymy. No co, no. Zabieram się za robienie zanęty. Pokażę Wam za chwilę zanętę. No i dobra. Tutaj mamy już kulki 18 pokrojone. Kilka całych. To jest ananas. Do tego leci pelet. Też ananas. 18 mm. Oraz boster. To jest jedna zanęta, oczywiście to nie jest na raz, na kilka razy myślę. No i co, do tego przynęta, którą widzieliście wcześniej. Następną zanętą jest squid. Też niedużo, jest tutaj całe i pokrojone, do tego idzie pelet, kałamarnica, ośmiornica.
booster squidowy. Kulki squidowe oczywiście są tak wyprodukowane, że na nich jest taka posypka. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. I ta posypka bardzo fajnie pracuje. Kulka opadnie na dno i prądy w wodzie tą kulką lekko ruszają, albo gryba żeruje i tym dnem troszeczkę poruszy. To te cząsteczki tej posypki po prostu się odklejają i unoszą w toni. Także też bardzo fajnie wabi ryby. Także tak to wygląda. Jeszcze sobie ta zanęta wciągnie ten aromat cały. No i trzecia zanęta to też z candy, całe pokrojone, jak widzicie, i do tego też pójdzie pelet, ananas tutaj dorzucę, tak żeby troszkę to popracowało szybciej, bo wiadomo, że pelet będzie pracował w miarę szybciej. I tutaj już nie będzie zalewy, nie będę tego dopalał. To pójdzie takie do wody. I co, ja mam w sumie zestawy zbudowane. Squidowy, no to ten wcześniej. Squidowy jest gotowy. No i sam popapik. Candy też jest gotowy. Może co, ja zabieram się za wywózkę. Jest pierwsze branie. Candy pop-up. Dziewiętnasta 11. 2 godziny od wywózki.
pierwsza ryba. No i jest pierwsza ryba po 2 godzinach plus minus od wywózki na Candy, 18 w popapie. Ryba nieduża, zaraz ją zważę, ale bardzo waleczna. Wszystko przygotowane. Waga jest wytarowana. Ja ją tutaj wrzucam do kołyski. Także zobaczymy, co to za karpik. Taki misiek, dosyć silny i waleczny, chyba nawet się nagrało branie i hol, także fajnie, ja jestem szczęśliwy. Zważymy tylko misia, myślę, że miał 9-10 kg, zobaczymy, fajnie. Myślałem, że 9-10 kg, a tu proszę 12, no równe 12, waga była wytarowana, także fajnie, pierwsza rybka 12, zrobię sobie jeszcze zdjęcie i rybę wypuszczam. Siemanko, ja już jestem po pierwszej nocce, niestety na zero, nic się nie wydarzyło, za bardzo nie miałem brania. Wieczorem na lewym kiju było kilka piknięć, hanger poszedł powolutku do sygnalizatora i tak stanął. Nie ruszałem tego przez całą noc, nic się nie działo na tej wędce. Środkowy kij, na środkowym kiju cisza raczej była przez całą noc, chyba że jak spałem, to może coś pikło, ale nic mnie nie obudziło. No i prawy kij wieczorem, był opad hangera na dół, też tego nie, czy jak wyszłem z namiotu, to już tak stał, nie ruszałem tego, zostawiłem to i nad ranem ten hanger poszedł pod kij i się ten żyłka naprężyła, kilka piknięć było,
Zaciąłem to, ale niestety nic nie było na haku. Zestawy przewiozłem już od 6, jest godzina 7:40, także zestawy są poprzewożone. Lewy zestaw i prawy zestaw poszedł w te same miejsca, co był. A środkową wędkę przewiozłem troszkę dalej, bo jak wypłynąłem, to tam zauważyłem na wodzie bąblowanie, więc to bąblowanie się przesuwało w prawą stronę, patrząc od mojego brzegu. Więc napłynąłem i w promieniu tego, w obrębie tego bąblowania po prostu położyłem zestaw po cichutku, lekko dosypałem. No i zobaczymy, co przyniesie dzień. Jak nic nie będzie się działo, to będę kombinował dalej. Przede mną jeszcze grubo ponad 30 godzin jeszcze wędkowania, także zobaczymy. Jestem do jutra, także może coś się jeszcze wydarzy. No. To jak patrzę, to ryba tak raczej nie pokazuje się zbytnio. Spławów jakiś tak ciężko zaobserwować. No zobaczymy. Zapowiada się ładny dzień, oby było fajnie. A w nocy był delikatny przymrozek, bo dach samochodu lekko biały. Na pontonie wszystko, cała woda, jaka była, wilgoć się zebrała wieczorem, to wszystko zamrożone. Ale w miarę bez ogrzewania żadnego jestem. Nie musiałem się grzać, jakoś nie potrzebowałem tego. Noc fajnie przespałem, także zobaczymy. Dobra, mam nadzieję, że widzimy się później przy jakiejś rybie. Trzymajcie się, hej. No i tak, południe minęło spokojnie, jest godzina 13:38, dopiero drugi kontakt z rybą, rybka wzięła na środkowy zestaw, na ananasa, także za chwilkę pokażę wam rybę, nie jest to jakiś kolos, myślę, że z 8-9 kg będzie miał, tak stawiam, czeka tutaj w podbieraku, chod był taki straszny, dziwny, taki tępy, bo branie do brzegu i większość dystansu ryba szła po prostu w moim kierunku, więc myślałem, że po prostu ściągam pusty zestaw z odległości, ale 30 metrów od brzegu dopiero poczułem kopnięcia i rybka wylądowała w podbieraku. Krótka walka, strasznie wieje tutaj w twarz, można powiedzieć. Więc ryba płynęła z falą. No nic, wrzucam ją do kołyski, pokażę wam ją i zważę sobie z ciekawości. Rekordu nie ma. Cyknę zdjęcie i wypuszczam do wody. Thank you.
dobra, rybka wypuszczona. Nie wiedziałem, czy myślałem, że nic nie będzie brało. Strasznie wieje. Ale generalnie fajnie, że było branie. Branie słabiutkie do brzegu. Ryba też do brzegu płynęła. Dopiero na końcu holu pokazała, że jest na haku. No ale fajnie, że jakaś wpadła. Nieważne, czy mała, czy duża. Ważne, że jakaś ryba była. Rybkę wypuściłem. No i teraz biorę się za przerobienie, czy za wymianę przypony, bo nie wiem, przez co ryba przeszła. Generalnie tu nie ma żadnej zawady, ale zsunęła się ta śrucina, która tutaj dociążała ten przypon i jej teraz nie ma, więc na szybko zrobię przypon. Też zastosuję pływaka, bo rano przerobiłem zestaw i tam był ananas 18 tonąca, podbita 12 ananasem pływakiem. Zdjąłem te kulki i założyłem po prostu 18 mm ananas w popapie i efekt jest. Także nie tracę czasu, przerabiam przypon, zakładam świeżą kulkę i wywożę z powrotem. No i tak, założę sobie kulkę, przypon już mam, ananas 18 mm popap. Tą kuleczkę sobie dociążę troszkę kukurydzą. Przypon ten sam, otulinka, śrucina. Haczyk numer 6. Tak to wygląda. No i mamy trzecią rybę. Ta ryba też wzięła na ananasa. Tego popa, co wywoziłem, a wywiozłem go chyba z godzinę temu może. Pokazuję go i ważymy. Ten chyba będzie już miał powyżej 10 kg, tak mi się wydaje, ale zobaczymy.
sobie wybierzesz. Co? Najwyżej sobie wybierzesz, jakie tam. Dobra. Dzięki ci. Sorry za... się zestaw. A, no nie ma problemu. Trzecia ryba wjechała, godzinę od wywózki już ją wypuściłem, także zaraz zabieram się za kolejną wywózkę. Fajnie, bo wreszcie ryby dopisują, zanęta, kulki całe pokrojone, do tego pelet, wszystko to jest nuta zapachowa, ananas, pelet, kulki. Do tego boster, również ananas. Fajnie, że ryby też współpracują, pobierają ten pokarm. Zestaw to jest ten, co wcześniej pokazywałem. Ryba zacięta w kącik, fajnie. Zmienię sobie kuleczkę i wywożę zestawy dalej. I znowu ananas, chyba im zasmakował tutaj na uroczysku. Czekaj,
myślisz? Czy ja bym nie wiem, czy zacząć, kurwa. Co może zapniemy? I zaspany, co? No. Branie miałem na środkowy kij, ananasa i chyba będzie PB. Jest waga wytarowana. Tutaj mam kolegę, który mi pomoże to ogarnąć. Nie wiem, czy to widać. 27 kg z uroczyska kapionego. Spokojnie. O, chyba woła do kołyski. Dajmy go do kołyski może, bo to chyba nie wytrzyma. Słuchajcie, pokażę wam, to jest moje PB. Mam tutaj świadka. 27 kg. Ja jestem w szoku. Ananas od RK Bajs rozwalił mi system. Mogę? Czekaj, może... Tak na kucki go weź, bo nie utrzymasz go, wiesz? O. Jest? Okej? Okay. 27 kg. Można? Ananas. Można? Tak. Kurwa. W końcu 20+. Pięknie. Ja pierdolę. Pięknie. Rewelacja. Wreszcie się udało. Kurwa, ale zajebisty. Weźmiesz mi telefonem wszystkie jeszcze parę? No, cykle ci, jasne. Chyba, że się przeglądniesz. O, z drugiej strony go jeszcze zrobię. Żeby ci wiesz. Zbierzmy. Kurde, to jest sobie rekord uroczyska. Stawi zaraz na Krzysiowi. No, zaraz mu wysyłam. Jestem ucieszony, bo to wpłynęło na nowość. Thank you.
i słuchajcie, kochani, jeszcze do mnie nie dociera to, co się stało. Naprawdę, mój rekord do godziny 17 to było 16200. 16200 tutaj też z tej wody, tylko ze stanowiska numer 7 chyba. Chyba tak. To było 16200. Półtora roku. Ten rekord był moim rekordem cały czas, bez zmian. Do dzisiaj. Naprawdę jestem mega szczęśliwy. Taki jestem cieszony, że masakra. W końcu się udało i mam swoje plus 20. Karp 27 kg, którego widzieliście. Nie wierzyłem w to, jak go wzięliśmy, wsadziliśmy we dwoje. Dobrze, że tutaj był kolega obok i mi pomógł. Wsadziliśmy go do kołyski. Puh, pełna kołyska. Daliśmy go w worku na wagę. Moje oczy się zatrzymały na 21, ale nie, wskazówka dalej szła. Zatrzymała się 27, no nie dowierzałem, naprawdę. Ściągliśmy jeszcze raz tą rybę z wagi. Patrzę, wołam tego chłopaka. Mówię, no patrz, widzisz, jest wytarowana? No jest. Mówię, czekaj, jeszcze raz, przekręciłem, poruszałem tą wagą. Jeszcze raz dajemy karpia. Fu, 27 kg. Mówi, że nie może być inaczej, no nie wiem, do mnie to dopiero teraz dochodzi. Teraz jak do was mówię, to minęło w sumie półtorej godziny od złowienia tego karpia. Ja jestem w szoku. Muszę się przebrać, bo jeszcze jestem mokry, jeszcze się nie przebrałem. Masakra. Teraz mi się nawet nie śpieszy wywieźć zestawu. Cały dzień walczyłem z falami, z wiatrem, bo wiało akurat w moją stronę wszystko. No dla mnie na plus, ale wypływać pontonem przy takim wietrze to nie jest fajnie, położyć zestaw jeszcze i wpłynąć z wędką z powrotem. Tak łuki się robią z żyłki, potem tą żyłkę trzeba zwijać. No ale to chyba jest nagroda za wytrwałość, bo myślę, że są tacy ludzie, co po prostu by zwinęli wędki, poczekali, aż wiatr przejdzie. Oczywiście, że ze względów bezpieczeństwa na jakiejś wielkiej wodzie ogromnej też bym tak zrobił, ale tutaj nie jest taka bardzo duża woda, więc pozwoliłem sobie pływać w taki wiatr. Masakra. Naprawdę. Wielki czwartek, wielki karp. Ja jestem zadowolony. Dobra, nie będę wam spędził. Idę się przebierać. Dalej jestem w szoku. Hej. No i tak. Jest godzina 21:48. Ja już zdążyłem ochłonąć i sobie wymyśliłem taką taktykę, że na dwa kije założę sobie większą kulkę. Tam, czy większą kulkę. Zrobiłem bałwanek z dwóch osiemnastek. Lewy kij to squid 2 osiemnastki. Prawy kij, czyli środkowy. Tak, środkowy kij to są też 2 osiemnastki. I trzeci kij, tak jak się do tej pory spisywało, czyli ananas 18 mm. Pop-up. Także zestawy są już w wodzie. Ja zabieram się za jakąś kolacyjkę, coś sobie przekąszę. Włączę sobie jakiś film na telefonie. No i do spania. Powiem wam, że generalnie jestem zmęczony tym pływaniem, bo jakby na to nie patrzeć, z tymi wywózkami to dzisiaj wypłynąłem chyba z 14 razy, także trochę się nawiosłowałem. Jeszcze ten wiatr wieje w twarz, czyli płynąc na moje miejscówki po prostu płynę pod wiatr i to jest takie pompowanie wiosłami w miejscu. Z powrotem się już szybciej płynie, no ale jednak jest to męczarnia trochę. Głowa aż mnie boli od tego wiatru. Twarz mnie szczypie. No ale co zrobić? Takie są uroki naszego wędkowania. Nie narzekam, tylko mówię, że warunki są jakie są. Ale nie zawsze jest kolorowo. Chociaż w sumie tak patrząc na to wszystko, to dzisiejszy dzień jest najpiękniejszy, jaki może być, jeśli chodzi o wędkarstwo. Tą rybę, którą złowiłem, to jest moje nowe PB. Nie przeszkadza mi ten wiatr, naprawdę. Może wiatr na każdej zasiadce tak jak dzisiaj. Super, super sprawa. No i takie małe podsumowanie w sumie do teraz, do tego wejścia w sumie. Złowiłem, już nie pamiętam, tej pierwszej ryby. 12 czy 13, chyba 12 to była ta wczorajsza. To złowiłem jedną 12,
dziewiątkę, znowu dwunastkę i tą tego karpia 27 kg. Pierwsza ryba była złowiona na Candy pop-up, 18 mm, a te trzy następne kolejne ryby to już ananas pop-up. Super sprawa, mega jestem zadowolony, naprawdę. Prezent na święta. Wielki czwartek, wielki karp. Super. Dobra, nie będę przedłużał. Trzymajcie się, do jutra, hej. No i słuchajcie, sprawa wygląda tak, że znowu na ananaska się skusił fajny misiek. Wcale nie taki malutki. Zaraz go zważę i zobaczymy, co pokaże. Waga. Trzynaście sto, waga wytarowana. Kolejny karp, który się skusił na ananasa. No tu ananas chyba na tym uroczysku to jest petarda. Normalnie musiałem ubrać te mokre ciuchy, żeby już kolejnych nie zmoczyć, bo nie mam nic suchego. Kolejny karp na ananasa. Piękna sprawa. Nic, może cyknę jeszcze zdjęcie i wypuszczam rybę. Witam, ja już jestem po nocce. Fajnie się wyspałem. Wybaczcie mi za spaną twarz. Jak się położyłem spać o północy, tak już wstałem dopiero teraz. Nawet się nie przebudziłem przez całą noc, a jest godzina 6:47. Co się wczoraj wydarzyło? Wczoraj jeszcze wywiozłem na wieczór trzy wędki, założyłem większe przynęty na włos, żeby wyeliminować branie mniejszych ryb, tych poniżej 10 kg, żeby sobie po prostu przez całą noc odpocząć, pospać. Niestety godzina albo półtorej godziny, nie patrzyłem już dokładnie na zegarek, od wywózki rozjał się trzeci środkowy kij. Chwilę holowałem, nagle rozjał się prawy kij, odłożyłem ten środkowy, poluzowałem hamulec, grzecznie czekała wędka, zająłem się prawym kijem. Na prawym kiju ryba bardziej współpracowała, więc sobie doholowałem tutaj do brzegu. To był karp 13 kg. Dograłem to telefonem, może będzie widać. Karp 13 kg wziął na ananasa 18 mm pop-upa. Rybę zważyłem, wypuściłem. Wróciłem do kija środkowego, zacząłem holować. Doholowałem rybę prawie że do brzegu. Ryba mi skręciła. Nie mogłem jej w ogóle ściągnąć do brzegu. Chwilę czekałem, wędka napięta, troszkę dałem luzu. Ryba stała, później jakaś była współpraca z tą rybą, ale niestety spięła mi się. Jak ta ryba się spięła, dożyłem tą wędkę, rozjechał się lewy kij. Zająłem się lewym kijem, doholowałem rybę pod sam brzeg. Wiadomo, to już jest ciemno o tej godzinie. I usłyszałem taki, może to nie spław, no ryba wywinęła się i ogonem o wodę.
chlapło tylko wodą, spinka, ale widzę, że jest jeszcze opór. Holuję do brzegu już i przed samym brzegiem widzę moją habojkę. No to już druga moja przygoda z habojką. Mam nadzieję, że się już nauczyłem i wyposażę się po prostu w habojkę, w tą sztycę, która się kładzie, jak ryba przez nią przejdzie. No i co? No i plus jedyny taki, że nie muszę już wypływać po habojkę. Ryba mi ją ściągła, znaczy sam sobie ściągłem. Szkoda ryby. No generalnie na podsumowanie, myślę, że jeszcze coś nagram, ale tak na podsumowanie to jestem bardzo zadowolony. Dwie doby spędzone na wodzie. Pierwsza doba troszkę słabsza, druga doba kosmos. Ogólnie złowiłem 9, 2 12, 13, no i tego 27 kg. Mega jestem zadowolony, naprawdę. No co tu więcej powiedzieć, no chyba wszystko już powiedziałem. No nic, nie będę przeciągał. Ja zabieram się powolutku za ogarnianie całego sprzętu. Wszystko jest po nocy mokre, jeszcze wilgotne. Wysuszę sobie sprzęt, powoli się pakuję, śniadanko sobie ogarnę. No i tyle. Myślę, że to już jest koniec. Jakby nie było następnego wejścia, to trzymajcie się ciepło i pozdrawiam Was. Jak Wam się podoba wideo, moje amatorskie, to dajcie łapkę w górę, wrzućcie subskrypcję. Będzie miło.